Eliza Michalik, Onet Opinie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś dwóch gości, panowie Dariusz Joński i Michał Szczerba. Dzień dobry, witam panów z Koalicji Obywatelskiej. A Państwa jak zawsze zapraszam na krótki felieton filmowy, tym razem o Robercie Bąkiewiczu i za moment wracamy do rozmowy. Nasze ustalenia, mówią panowie, oglądając ten film, bo panowie od września kontrolują Fundusz Patriotyczny premiera Glińskiego, z którego poszło prawie 4 miliony złotych dla pana Bąkiewicza. I oddaję głos. Co to za postać i dlaczego PiS go tak dofinansowuje? PiS po prostu buduje swoją bojówkę. Bojówkę, która będzie gotowa na wszystko. To się zaczęło w zeszłym roku, kiedy rozpoczęły się czarne protesty po wyroku tak zwanego Trybunału i Jarosław Kaczyński powiedział, trzeba chronić kościoły. Nikt nie wiedział dlaczego, bo nikt nie atakował kościołów i wtedy faktycznie Bąkiewicz się pojawił i mówi, no to budujemy taką straż narodową, która będzie tutaj chroniła. No i między innymi to stowarzyszenie 1,5 miliona na nieruchomość, drugie Marsz Niepodległości, kolejne pieniądze na całą infrastrukturę, bo ta bojówka będzie miała busy, terenowe samochody, zagłuszający sprzęt i tak dalej, plus oczywiście nieruchomości. I to, jak się teraz okazuje, z Michałem sprawdziliśmy nie pierwszą, ale jeszcze kolejny wniosek na kolejną nieruchomość za 3 miliony 800. No ale bojówka, przepraszam, czyli co? Czyli Robert Bąkiewicz jest uzależniony od PiSu, bo w Konfederacji są różne głosy. Trochę się go boją, ale właśnie dlatego. Ja stawiam tezę, że on jest prawie że pracownikiem Prawa i Sprawiedliwości, bo dostaje ogromne pieniądze za dobrze, w cudzysłowie, wykonaną robotę. Moja teza jest taka, że no, PiS widzi konkurencję na prawej stronie, szczególnie widzi Konfederację i cały Fundusz Patriotyczny, który powstał, no, miał na celu przede wszystkim uzależnienie finansowe tego środowiska Bąkiewicza, bardzo sprawnego zresztą, bo przecież pamiętamy te wielkie marsze niepodległości, pamiętamy te hasła rasistowskie, biała Europa, czysta krew, no, skrajnie neofaszystowskie. I powstał pomysł na najwyższym szczeblu. Myślę, że jakby tutaj osobiście decyzję podejmował Kaczyński, że trzeba to środowisko przeciągnąć na naszą stronę. I Fundusz Patriotyczny, czyli fundusz w Instytucie Podległym Piotrowi Glińskiemu, był doskonałą okazją. Dwie największe dotacje w tym roku otrzymały te dwie organizacje Bąkiewicza i Straż i Marsz Niepodległości, ale jest również trzecia organizacja, co odkryliśmy, która czeka w kolei. To nazywa się Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości i to jest kolejne blisko 4 miliony, które chcą uzyskać na kolejną nieruchomość, która ma integrować te wszystkie środowiska skrajne. To co ciekawe, jest tam między innymi list intencyjny, który Bąkiewicz podpisał ze stowarzyszeniem Ordo Iuris. To jest jakiś szerszy plan, bo jak tak tego słucham, to mi się rysuje coś, co ma przetrwać lata. To nie jest na krótko, prawda? To jest jakaś strategia? To nie jest na krótko i z panem posłem Jońskim również dotarliśmy do jednej z kart oceny projektów, gdzie ci eksperci, o których zaraz pewnie Darek więcej powie. Ci, którzy oceniają ze strony rządu, czy Bąkiewicz powinien dostać pieniądze. Tak. Po prostu w tej grupie ekspertów są przedstawiciele Morawieckiego, Kaczyńskiego, Glińskiego. I jeden z tych ekspertów napisał wprost w ocenie wniosku, że przekazanie tych środków dla organizacji Bąkiewicza jest wyrównaniem tych różnych nierówności w finansowaniu środowisk, napisał, lewicowych, liberalnych i
i ateistycznych, a środowisk konserwatywnych, patriotycznych i narodowych. Czyli daje się kasę za poglądy teraz? Za poglądy, za gotowość do, no, do wyrażania opinii właśnie w taki kontrowersyjny sposób. Ale też do zakłócania między innymi takich manifestacji proeuropejskich, tak, bo to my nawet mówimy dalej, że oni będą pomagać PiS-owi wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej, bo trochę do tego zmierza. Natomiast ciekawa jest ta lista, o której Michał przed momentem powiedział, tych osób, którzy oceniają, można powiedzieć, bo tu mamy pana Mazurka, który jest radnym PiS-u i prawą ręką Morawieckiego, mamy kolejnego radnego PiS-u z Lublina, prawa ręka pana Glińskiego, mamy pana Artura Adamskiego, kandydata PiS na posła w okręgu wrocławskim, który walczył z Marszem Równości, ale też mamy pana Tomasza Panfila, który był honorowym członkiem działającego w Wielkiej Brytanii Stowarzyszenia Ogniwo, oskarżonego o propagowanie treści nazistowskich. Tacy ludzie byli powołani przez premiera Morawieckiego do oceny wniosków pana Bąkiewicza. Absolutnie zrobili sobie swoją agendę po to, żeby przepompować szybko pieniądze. Warto zaznaczyć, że przecież to faktycznie pół roku, to wszystko trwa pół roku. Od momentu zbudowania tego całego funduszu do przekazania minęło pół roku. Czyli co to oznacza? Budują agendę? Budują agendę, budują taką zdolność organizacyjną dla tych środowisk radykalnych, żeby ich użyć. Znaczy, ja mam też taką tezę, że... użyć do czego? No, do działania stricte politycznego. Być może takiego działania również na granicy prawa, bo przypomnijmy, że to zawsze przypominamy na manifestacjach, że policjant, strażnik graniczny, ogólnie funkcjonariusz publiczny ma prawo odmówić wykonania rozkazu, który jest niezgodny z prawem. Ale tak, nikt nie odmawia. Nikt nie odmawia, niestety. Natomiast taki bojówkarz, który jest syty, który otrzymuje milionowe przelewy, a oni dostali te przelewy już na konto w sierpniu. W tej chwili jest ten czas zakupów tych samochodów, siedzib, nagłośnienia i scen. I studia telewizyjnego, żeby było ciekawe, będzie konkurencja dla Onet Opinie. Natomiast bardzo ciekawy jest ten ekspert, pan Tomasz Panfil, doktor Tomasz Panfil. To jest ta słynna postać, która została wyrzucona z jednego z oddziałów IPN za to stanowisko, że Żydom podczas okupacji niemieckiej nie było tak źle. Więc skrajnie antysemickie, skandaliczne poglądy. Można powiedzieć, że senator, który przegrał wybory, senator PiS-u, pan Jan Żaryn, gromadzi ten cały chłam prawicowo-brunatny w tym instytucie. No i później widzimy, szanowni państwo, na zdjęciach, to jest manifestacja Bąkiewicza z niedzieli, która zagłuszała Wandę Traczyk-Stawską. W środku jest pracownik instytutu, który rozdziela środki, pan doktor Kawęcki, a po lewej stronie tutaj schowany Marian Piłka, który sobie dorabia w instytucie jako ekspert oceniający wnioski. Ręka rękę myje. Znaczy to jest całe towarzystwo z jednej ekipy pisowskiej, do tego bardzo mocni nacjonaliści, którzy występują na scenie, a później idą do gabinetów tego lokalu i dzielą pieniędzmi, a robią to politycy, którzy są w gabinetach politycznych premiera, wicepremiera. Bo ministrami są wprost. I to jest, my jakby teraz śledzimy wszystkie te pieniądze i będziemy chcieli pokazać nieco więcej w przyszłym tygodniu, jak to wszystko jest jeszcze zbudowane, bo wydaje nam się, że oni zbudowali tą bojówkę po to, żeby przestraszyć, zagłuszyć, to widzieliśmy ostatnio. I tego my oczywiście nas ani nie zagłuszą, ani nie przestraszą, ale nas mobilizowali do tego, żebyśmy po prostu to do końca, do samego dnia wyjaśnili, no bo żeby opinia publiczna wiedziała, na co idą pieniądze. Ale czy Robert Bąkiewicz już pokazał, na co go stać, waszym zdaniem? Nie, czy... ja uważam, że on pokaże teraz dopiero. Czego się spodziewacie? Znaczy, ja jestem bardzo przerażony tym 11 listopada. Po pierwsze dlatego, że słuszną decyzję podjął Rafał Trzaskowski, że takie zgromadzenie, które jest znane z tych różnych haseł antysemickich, rasistowskich, wykluczających, nienawistnych, nie powinno się odbyć i pewnie dojdzie do jakiegoś starcia między samorządem a rządem. Mamy sygnały, że sam Bąkiewicz był ochraniany przez policję. Tak. Przecież pamiętajmy o tym, że to zgromadzenie Bąkiewicza nie było zgromadzeniem prawidłowo zarejestrowanym, a w szczególności nie miało zgody na użycie tego wielkiego sprzętu nagłośnieniowego. No, były skargi, że to było 12, pani redaktor, to dokładnie ustaliliśmy, takich wielkich głośników, których mocno nawet przeszkadzała w śpiewaniu hymnu państwowego. Więc Bąkiewicz może być wykorzystywany również i przed wyborami, a w szczególności po wyborach. Wtedy, gdyby się okazało, że Kaczyński te następne wybory w 2020... Ale to zaczęłabym od Marszu Niepodległości. Czego się konkretnie spodziewacie i czy opozycja zrobi jakiś
konkurencyjny marsz? Nie wiem, czy to jest dobre słowo w tym kontekście. Czy konkurencyjny marsz, jakąkolwiek konkurencyjne wydarzenie, to pewnie o tym w niedługim czasie. Natomiast wydaje mi się, że z roku na rok to rośnie ta cała ekipa Bąkiewicza w siłę oczywiście. Teraz jeszcze wyposażenie infrastrukturalnie w te samochody, w nagłośnienia. Dokarmiani. Cały czas są karmiani. My tak de facto pokazaliśmy jeden fundusz, ale jest jeszcze jeden. Instytut Wolności, gdzie płyną kolejne pieniądze do tego typu stowarzyszeń powiązanych z nimi wszystkimi. To nie jest które dotąd jedyne. Były marginalne, prawda? Tak, tylko że tu o ile w Funduszu Patriotycznym mamy 30 milionów, to w Instytucie Wolności mamy 600 milionów. To są nieprawdopodobnie wielkie pieniądze. A na razie my mamy mówi już... się tylko o tym patriotycznym. No, tak, bo... Tamten też już, mamy pod lupą, tak? To nie chcemy wszystkiego mówić. Chcemy jeden temat zakończyć, żeby zobaczyć drugi. No ale niewątpliwie wydaje mi się, że te rozruby, to wszystko, co będziemy widzieli 11, ma być w jakiś sposób też formą prowokacji opozycji. To zresztą, co robili teraz w niedzielę, za publiczne pieniądze. Więc... A do czego PiS chce waszym zdaniem sprowokować opozycję? To znaczy, ja cały czas zadaję to pytanie, co jest na końcu tej drogi? Bo tak jak mówicie, że Bąkiewicz będzie używany do działań być może na granicy prawa, tu wcześniej coś takiego padło. To co konkretnie pan ma na myśli? Czy co się wydarzy, gdybyście mieli spekulować? Panie redaktor, ja rozumiem, że może być sytuacja taka, że na przykład opozycja wygrywa wybory parlamentarne, a Kaczyński już to raz próbował robić, chyba w 2014 roku, twierdzi, że wybory zostały sfałszowane. I wtedy Bąkiewicz wyprowadza ludzi na ulicę, ma sprzęt, ma samochody, ma struktury. Tam w tych wnioskach, szczególnie w tym Narodowym Instytucie Wolności, o którym będziemy również w kolejnych tygodniach opowiadać, tam są po prostu pieniądze na pensje. Znaczy można powiedzieć na pensje, na działania w internecie. Czyli na takie strukturalne utrzymywanie. Na utrzymanie całej infrastruktury. Żadna partia polityczna nie ma własnej siedziby. Niech pani zobaczy, ani Platforma, ani Lewica, ani PSL. My wszyscy wynajmujemy siedziby na partie polityczne. Nawet chyba Fundusz Patriotyczny. Ktoś funduje za 1,5 miliona albo willę pod Warszawą, albo wielki apartament w środku Warszawy. Ale dobre to jest pytanie, moim zdaniem. Dlatego, że jeśli uwzględnimy to, co się działo w zeszłym roku, że na protesty kobiet wysyłano antyterrorystę z pałką teleskopową, tak, to aż strach pomyśleć oczywiście, co zrobią teraz z tymi bojówkami, bo boją się pewnie policji używać do pewnych działań, ale już taką bojówkę z Bąkiewiczem mogą używać do wszystkiego. Dlatego też jakby trzeba zakończyć albo spróbować pokazać to od samego początku, co oni budują. I pan Bąkiewicz zarówno jak i PiS mówi, my nie mamy sobą nic wspólnego. Właśnie po to pokazujemy te dokumenty, żeby pokazać wprost uzależnienia finansowe i nie tylko między nimi wszystkimi, żeby nikt nie miał wątpliwości, że jeśli na jakiejkolwiek demonstracji znowu się pojawi Bąkiewicz, będzie zagłuszał, będzie próbował w jakiś sposób atakować również, być może nawet fizycznie, to żeby wszyscy wiedzieli, że to nie Bąkiewicz, tylko PiS. Ja wiem, jaka będzie linia obrony, bo Robert Winnicki powiedział, to, że Bąkiewicz bierze pieniądze od PiSu, to nie musi oznaczać przecież uzależnienia politycznego. Ale ja tu właśnie mam, jeżeli Darek pozwolisz, jedno słowo właśnie, bo samo przelania, wiemy, że ten przelew już, te dwa przelewy już poszły na łączną kwotę 3 miliony złotych w sierpniu, to jest pierwsza forma uzależnienia, pierwszy etap uzależnienia. Później następuje tak zwane rozliczenie tej dotacji, czyli to instytut, czyli rząd będzie sprawdzał, czy te pieniądze wydano w sposób prawidłowy, czy była jakaś analiza rynkowa zakupu tej nieruchomości, a wreszcie czy zostanie przyjęte sprawozdanie z wykonania tych działań. I na każdym tym etapie już Kaczyński ma pod butem Bąkiewicza i to środowisko. Więc bo może uznać, że na przykład zdefraudował pieniądze, i musi zwrócić te 3 miliony instytutowi, czyli rządowi, albo na przykład będzie zawiadomienie do prokuratury, a wiemy, jaka jest prokuratura. A nikt nie skontroluje kontrolujących, czyli rozumiem, że wy jako opozycja rządu nie skontrolujecie, czy dobrze skontrolował Bąkiewicz. Ale zrobimy wszystko, żeby na przykład Najwyższa Izba Kontroli to zrobiła. Są publiczne pieniądze, więc powinna to zrobić. Natomiast chcę powiedzieć tylko jedno, że wśród konfederatów też jest podział. Tak, część z nich prawda. Się boi, że właśnie część ich elektoratu odejdzie do Bąkiewicza, że Bąkiewicz który jest urośnie. Finansowany. Mm. Tak, tak. I oni widzą, co robi Kaczyński, że to jest osłabienie tak de facto konfederatów. I nie wszystkim się to podoba. Tylko co, ta Polska brunatna się będzie biła między sobą? My to dokładnie z panem posłem Jońskim sprawdziliśmy. 3 miliony dla Bąkiewicza i 100 tysięcy dla konfederatów. Ponieważ jedynym wnioskiem, który został zaakceptowany tak wprost po linii Konfederacji, to był wniosek Młodzieży Wszechpolskiej na kwotę 100 tysięcy złotych, czyli z tych 30 milionów dostali 100 tysięcy, ale pytanie, ciekawe pytanie, mogłaby pani redaktor zadać, na co?
No, na konferencję z okazji stulecia Młodzieży Wszechpolskiej, która się odbędzie 27 października, na której głównym speakerem, ekspertem będzie dr Jan Żaren, czyli dyrektor, pisowski dyrektor. Co ciekawe, jednym z tematów tej konferencji jest działalność Młodzieży Wszechpolskiej przed 1939 roku, czyli pewnie będzie o getcie ławkowym na uniwersytetach, pewnie będzie o rozbijaniu sklepów i witryn żydowskich i tak dalej, i tak dalej. To jest wspieranie tradycji neofaszystowskiej. Musimy kończyć, tylko to, co mi panowie i widzą tutaj opisali, to nie wygląda jak plan władzy, która nie chce nas wyprowadzić z Unii, która gdzieś się cofnie w tych autorytarnych zapędach. Dla mnie to wygląda jak taki bardzo spójny plan, w którym nie ma miejsca na nowoczesność, wartości. Nie. Czy wy jako opozycja coś jakoś możecie to zatrzymać? No rozumiem, że nagłaśniacie, mówicie, tylko że to samo w sobie nie będzie działało na rząd, nie będzie miało mocy sprawczej. Spowoduje, że my wszyscy to wiemy, ale... No, wykorzystamy wszelkie nasze możliwości prawne oczywiście, czyli i wnioski do prokuratury, i wnioski do NIK-u, i nagłośnienie. To, co możemy jako parlamentarzyści. No, nie będziemy ich fizycznie zatrzymywać, ale wszelkie możliwe inne... Tak, absolutnie, też to podrobimy. Trzeba pilnować wyborów. Myślę, że to, co Donald Tusk mówi, to właśnie że... To miało być ostatnie pytanie. Czy uważacie, że będą wolne wybory? Nie, no, panie doktorze, no, przykładem, znaczy to jest w ogóle też mój jakiś taki problem z, ogólnie mówiąc, szeroką opozycją. Znaczy ta informacja, że dwóch członków Państwowej Komisji Wyborczej jednocześnie jest karmionych przez rząd w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, to jest naruszenie niezależności PKW. To jest absolutny konflikt interesów. Te dwie osoby powinny być natychmiast usunięte z tego grona. Jeżeli takie działania PiS wykonuje, że wie, że to jest naruszenie standardów, to są gotowi do każdego świństwa, do każdego łajdactwa po wyborach czy w trakcie wyborów. A czy jak kontrolujecie Instytut Wolności czy Fundusz Patriotyczny, to napotykacie na wiele trudności, czy urzędnicy państwowi udostępniają dokumenty bez problemu? To jest świeża instytucja. Przekazują wszystkie informacje, chyba nie do końca wierząc, że my je analizujemy. To znaczy, byliśmy chyba jako pierwsi tam, nikt wcześniej się nie pojawił, więc w ogóle byli zdziwieni, że ktokolwiek pyta o cokolwiek i byli zdziwieni, że my chcemy jakieś umowy i w ogóle, więc nam to wszystko przekazali. Nie dotarła ustawa o informacji publicznej? Nie dotarła chyba jeszcze jakaś informacja, żeby to zatrzymać, ale wszystko, co chcemy, to mamy. Z drugiej strony my też z posłem Michałem Szczerbą się już nauczyliśmy, że jak jedna instytucja nie daje, to idziemy do drugiej. My potrafimy, pani redaktor, czasami wejść o 8 rano, jesteśmy przed urzędnikami i wyjść po 16, jak trzeba, więc... Tak było w Ministerstwie Zdrowia. Myślę, że to jest inna skala pieniędzy, ale jeżeli myślimy w tej chwili, a pewnie wszyscy też żyjemy tą decyzją Sejmu w sprawie tego, że może powstać jeden wielki wał, czyli mur za 1,6 mld bez żadnej kontroli nad tymi pieniędzmi, to ja jestem po prostu przerażony. I o tym już następnym razem, bo niestety widzieliśmy, jak kończyć. To jest z respiratorami, z Darkiem. Tak. Ale na pewno jeszcze będę panów zapraszać i będziemy rozmawiać. Panowie dziękuję. Michał Szczerba i Dariusz Joński, dziękuję bardzo. I państwu także dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym programie Onet Opinia.